Patrzcie, jaką mam epicką koszulkę z mistrzem Jodą. No nieważne, moi drodzy. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 u mnie na kanale. Pod poprzednim materiałem zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen. Jestem ciekaw, czy pod tym filmem uda się pobić ten wynik. My dzisiaj w każdym razie co zrobimy, bo nie powiedziałem, co będziemy robili. Jest to ogólnie ostatni film w tym roku, także być może coś wam poopowiadam o może moich postanowieniach, co ogólnie sądzę o postanowieniach noworocznych, ale ogólnie takim tematem przewodnim tego filmu będzie będą piąte tiery Dartlingana. Zbudujemy wszystkie piąte tiery w jednej grze. Będzie to gra na easy, ale będziemy grali do rundy setnej. Gramy na easy, żebyśmy po prostu, żeby nas było stać na te wszystkie piąte tiery. No i zobaczymy, jakby jak to będzie wyglądało, jeżeli będę miał wszystkie piąte tiery zbudowane na jednej mapie. Nie ma co przedłużać. Lecimy. Okej, moi drodzy, zapomniałem jeszcze pozdrowić moich wspierających. Pozdrawiam was, wyświetlam was w tym momencie na ekranie. Bardzo dziękuję, że jesteście i że mnie wspieracie. No i słuchajcie, co? Ostatni materiał w nowym roku, więc będzie trochę o postanowieniach noworocznych. Mapka Frozen Over, 40 poziomów, ale my będziemy grali pełne 100. Tak jak mówiłem, chcemy przejść... no chcemy jakby zbudować wszystkie piąte tiery Dartlingana, a podejrzewam, że... Okej, dokupmy sobie może trochę tych cash dropów. No ze dwa myślę, że będą ok. Zrzućmy dwa od razu. Dzięki temu zaczynamy mając 5000 golda. Oczywiście jest to ogromny boost na start. Ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że taki boostik może być przydatny. Znaczy na pewno będzie przydatny. Ale no chodzi mi o to, że no dzięki temu szybciej zbudujemy te piąte tiery, tak? I nacieszymy się tym, jak to będzie wyglądało. Ja sam jestem ciekaw. Okej, od razu postawmy bank w czwartej rundzie. No cóż. No cóż. Będę musiał postawić Dartlingana. Ogólnie powiem wam tak. Trochę grałem na tej mapie. I Dartlingan naprawdę świetnie się na niej sprawdza. Bo tutaj balony wielokrotnie przecinają te same ścieżki. No i to jest po prostu idealna sytuacja dla naszego Dartlingana. Generalnie tutaj w tym miejscu zbudujemy sobie może rakiety na początku. Na początku to ulepszenie z rakietami, ponieważ ono pozwoli nam bić balony opancerzone. Ta środkowa ścieżka, a Dartlingan nie ma chyba żadnej innej ścieżki, która pozwala bić mu pancerz. No chyba, że dostawicie do niego alchemika. To jest oczywiście zrozumiałe. No słuchajcie, moi drodzy. Nie wiem, czy nie nadużywam stwierdzenia, moi drodzy. O postanowieniach noworocznych dzisiaj, ponieważ odcinek wrzucam 31 grudnia, więc no wypadałoby tak tematycznie. Przy okazji was zapytać chciałem, czy wy macie jakieś postanowienia i co o nich sądzicie. Oczywiście wiem, że z nie każdymi postanowieniami chcecie się na pewno dzielić. Jeżeli są jakieś, które chcecie upublicznić, możecie je napisać w komentarzu. Ja bardzo chętnie poczytam, bo jestem ciekaw. Ja powiem wam tak szczerze, fanem postanowień noworocznych nie jestem, ale rozumiem inaczej. One by dla mnie raczej nie działały, ale rozumiem osoby, jakby dla których działają, tak? O co chodzi, bo może rozwinę, tak? Wiem, że są czasami takie osoby, które potrzebują jakiegoś bodźca do zmiany, tak? Potrzebują, żeby coś się stało, żeby coś zmienili w sobie. I dla niektórych wiem, że może to być nowy rok. Dla niektórych wiem, że może to być nowy rok. Jest cała debata w internecie tam, czy postanowienia noworoczne mają sens, czy nie mają sensu. Ja nie zamierzam tego rozstrzygać, ponieważ uważam, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Bo zawsze jest tak, powiem wam szczerze, ze wszystkim, że jak to mówią, każdy medal ma dwie strony i coś dla jednych osób będzie miało sens, dla innych nie. Wiem to na przykład, bo chodziłem całkiem długo, teraz już nie chodzę, chodziłem z 2-3 lata na siłownię. Teraz nie chodzę w związku z całą sytuacją, wiadomo, siłownie są zamknięte. I zawsze, znaczy zawsze, no... Co roku, 1 stycznia, była masa osób, dużo więcej niż zazwyczaj. Dlaczego? No bo postanowienia noworoczne. I dobrze wiem, że część z tych osób, no jakby nic to nie dało. Jakby poszły na te siłownie i zaraz później zrezygnowały, tak? Więc, ale niektórzy zostali. I zostali na dłużej, tak? Więc jakby tak mówię, dla niektórych to takie postanowienie to... Dla niektórych będzie nic nie warte, dla innych będzie warte dużo. Ja wydaje mi się, że takiego bodźca do zmiany nie potrzebuję, więc dla mnie po prostu postanowienia noworoczne jakoś nie mam. Nie mam żadnych postanowień noworocznych. Nawet się nad tym, powiem wam szczerze, specjalnie nie zastanawiałem, czy jakieś postanowienia bym ewentualnie miał. No bo tak jak mówię, dla mnie fakt, że no powiedzmy jest... Okej, ja w dolne ulepszenie poszedłem. No dobrze, dobrze. Dla mnie fakt, że jest jakby...
Nowy rok, no, nic nie zmienia, tak? Jeżeli chcę coś zmienić, no to staram się nad tym pracować od momentu, w którym wpadnę na pomysł, że chcę to zmienić, tak? Nie ma jakby moim zdaniem sensu stawianie sobie jakiegoś, no dobra, od tego dnia zacznę coś robić, bo to praktycznie w moim przypadku raczej, no tak jak mówię, podejrzewam, żeby nie działało. Ale tak jak mówię, zaznaczam, rozumiem, że w przypadku niektórych osób to działa. Dlatego też nie chcę mówić, że postanowienia noworoczne są bezsensowne, czy coś w tym stylu, bo tak nie uważam, tak jak mówię, uważam, że dla niektórych na pewno nie są bezsensowne i na pewno mają jakiś sens. Możecie napisać w komentarzu, czy wy macie, czy nie macie, co sądzicie, bo w sumie jestem ciekaw, tak jak mówię, a może inaczej, czy pamiętacie, dla osób, które mają postanowienia noworoczne, czy pamiętacie swoje postanowienia sprzed roku i czy udało wam się je zrealizować, bo to jest też takie ciekawe pytanie, nie? Bo można się zastanowić właśnie na takiej zasadzie, no dobra, ale że ktoś miał postanowienia rok temu, no i pytanie, czy udało mu się je zrealizować, tak? To też jest całkiem ciekawa kwestia. Dobra, zbudowałem dwa banki. Okej, 6300. Tak się przed tym odcinkiem, powiem wam szczerze, właśnie w temacie postanowień noworocznych zastanawiałem. Tak ogólnie, co ja bym chciał zmienić, jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że mogę się z wami z tym podzielić. Otóż słuchajcie, ja bym chciał przestać mieć słomiany zapał. Nie wiem, czy być może jesteście takimi typami osób jak ja i będziecie mogli się z tym utożsamić. To znaczy, ja mam bardzo często tak, że mam jakiś świetny pomysł. Masę energii, żeby realizować ten pomysł itp. Ale później, wiecie, zaczynam coś przekonany, że doprowadzę to do końca, a później, wiecie, siła, energia spada i koniec. I zostaje z tego tylko pomysł i fragment realizacji, zamiast zrealizować cały pomysł od początku do końca. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale to jest, myślę, coś, co ja mógłbym zmienić, znaczy, co chciałbym spróbować zmienić, żeby nie mieć takiego słomianego zapału, ale wiem, że to, wiecie, to będzie dosyć trudne, bo to jest cecha charakteru, no chyba jest cecha charakteru, nie? Niektórzy, a cechy charakteru dosyć ciężko zmieniać, tak mi się wydaje, nie? Niektórzy na przykład mogą powiedzieć, że ich postanowieniem od nowego roku będzie, no nie wiem, nie denerwowanie się, jak przegrywam w gry, tak? Bo czasami tak jest, szczególnie jak ja grałem jeszcze dawno temu w League of Legends, no może nie tak dawno, w sumie z rok temu jeszcze grałem i pewnie jeszcze będę grał w swoim życiu w League of Legends, bo bardzo tę grę lubię, zresztą pierwsze filmy na moim kanale były właśnie z LoL'a, no to pamiętam, że przy przegrywaniu mega się denerwowałem, tak? No i wiecie, i możecie sobie postanowić, że przestaniecie się denerwować, ale no jakby ciężko jest walczyć z waszym odczuciem, tak? Wy możecie się nawet, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, możecie się nawet w głowie nie zdenerwować, ale fizycznie po prostu już cali jesteście zdenerwowani, nie? No to na przykład takie, nad czymś takim warto pracować, na przykład, ale no, może być bardzo ciężko to zwalczyć od razu, tak? Nie powinienem tak iść w ulepszenia, wydaje mi się, że najpierw powinienem skupić się na właśnie na farmieniu golda, no bo jednak kupienie wszystkich piątych tierów może nie być najprostszą rzeczą. Laser postawimy sobie w tym miejscu, tutaj, bo tutaj jakby dwukrotnie, balony dwukrotnie przecinają tę ścieżkę. I ja już się zastanawiałem, gdzie tutaj ten laser postawić i tak naprawdę wszędzie, gdziekolwiek go nie postawicie, to w najlepszym wypadku dwukrotnie będą balony przecinały tę ścieżkę. Tutaj macie dwukrotnie, tu macie dwukrotnie, tu macie dwukrotnie, tutaj też, więc nie ma. W tym miejscu będzie tak samo dobrze, jak gdziekolwiek indziej. Tylko powiem wam szczerze, ja nie pamiętam, jakie ulepszenie brało się do lasera. Chyba wezmę te Powerful Darts, ale nie jestem pewien, czy nie zepsuję tego. No nie wiem, wezmę to, no, Powerful Darts. Nie wiem sam, już zapomniałem, jakie ulepszenie dobrze brać. Niestety. Także, ale o tym zapomniałem. Weźmiemy dolne. Myślę, że niewiele nam to zmieni. Gramy w końcu na easy. Więc nie powinno być tutaj problemów. Tutaj sobie zbudujemy ostatni
piąty tier. Będzie to oczywiście, tu pamiętam, że należało iść w środkową ścieżkę. A, kupiłeś to ulepszenie, dzięki temu przypominam, czwarty tier na dole pozwala wam tutaj wybrać target independent, czyli każdy z tych segmentów z działkiem atakuje niezależnie od pozostałych. Jest to całkiem fajne i przyjemne. Taka kompleksowa defensywa. Takiego słowa bym tutaj użył. Tak mu jest to naprawdę fajne. Okej, mogę dostawić jeszcze jedną farmę. Ogólnie mam ich dosyć sporo. Jeden bank wydaje mi się, że mogę sprzedać bez problemu. Ogólnie tutaj też jest taka małpka pod śniegiem, przykryłem ją teraz fabrykami. Być może nie każdy z was to wie, ale tę małpkę da się rozmrozić. W sensie, jeżeli postrzelacie do niej z mortara, no to ją odmrozicie i ona wtedy będzie wam pomagała. Być może, czy ja nagrałem o tym materiał? Chyba nie nagrałem. Być może nagram na ten temat jeszcze film, ale myślę, że no osoby zainteresowane tym zagadnieniem już dawno to wiedzą, a osoby niezainteresowane no to nie są tym zainteresowane po prostu. Tak podejrzewam, no bo to jest już od dawna, odkąd ta mapa została wprowadzona. Frozen Over było chyba na tamtą zimę wprowadzane, więc no to już dawno. Myślę, że każdy z was o tym wie i chyba nie ma sensu na ten temat nagrywać osobnego filmu. Możecie mi napisać, czy chcielibyście zobaczyć osobny film na ten temat, czy też nie. Czy ja tutaj mam jeszcze herbatę? A, niestety już nie mam, będę sobie musiał herbatę zrobić. Piję teraz takie typowo zimowe herbaty, czyli pomarańczowa z cynamonem, coś w tym stylu. Takie typowo zimowe herbaty, takie smaki naprawdę typowo zimowe. Dobrze, czy mnie już 51 tysięcy, tutaj 93 tysiące i tutaj... Okej, skilla możemy kupić. To 55 tysięcy, już mogę kupić. Kupię najpierw to, bo to wydaje mi się, że będzie taką fajną defensywę nam właśnie gwarantowało. Szczególnie jak dostawię alchemika, to wydaje mi się, że nie mam co się... Ojejku, ale to naparza. Ja pamiętam, jak pierwszy raz ten piąty tier zobaczyłem. To jest masakra. No, najciekawszy, tak? To jest najciekawszy piąty tier. Przynajmniej najbardziej mnie intrygował na początku. Bo no jednak to była taka jakaś najbardziej unikalna koncepcja tego Darklingana, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to była taka najbardziej unikalna koncepcja tego Darklingana. No bo tak jak już mówiłem zresztą w materiałach o Darklinganie, no jakby ulepszenie pod rakiety znaliśmy i ulepszenie pod laser również znaliśmy. A to takie ulepszenie ze śrutem, całkiem ciekawe. No już zapomniałem, że jest takie mocne, a jest naprawdę mocne. Niedługo 63. runda. Tutaj mam, przypominam, że to mogę sprzedać i to na pewno sprzedam prędzej czy później. I zyskam na tym, to jest tak zaokrąg... Dobra, stwierdźmy, że to kosztuje 16,5 tysiąca, tak zaokrąglimy. 16,5 tysiąca, mam takich 4, no to razem będzie... czekajcie, muszę się zastanowić, 66 tysięcy. Okej, no to 66 tysięcy, to już moglibyśmy kupić to. Dobra, na razie kupmy jeszcze ten piąty tier i po prostu poczekamy. Mamy w tym momencie tutaj dobry pod praktycznie wszystko, takie ogólne ulepszenie chyba tutaj pod moaby, a zaraz będziemy mieli jeszcze ulepszonego pod grupy balonów. Jestem bardzo ciekaw, jak pójdzie mi runda na przykład setna, te 90 rundy, też jestem bardzo ciekaw, jak mi pójdą. Warto zaznaczyć, że ten na przykład nie jest w zasięgu tego Monkey Village. No może zróbmy tak, żeby był. O, mam tego skrzata, zapomniałem, że mam tego skrzata kupionego. Całkiem fajna sprawa. Taka minimalna kwestia kosmetyczna, ale jednak cieszy. Zresztą ja jestem ogólnie fanem takich drobnych zmian kosmetycznych. Na przykład też wielokrotnie to mówiłem, chciałem powiedzieć parokrotnie, nie wiem czy jest takie słowo, także zamieniłem, powiedziałem tylko paro i poprawiłem się na wielokrotnie. Nie wiem czy jest parokrotnie. No bo parokrotnie to jest od razu jakby stwierdzenie para to dwa, nie? Więc jakby... nie wiem. Nie wiem, mam taką zwiechę teraz, miałem taką zwiechę przez chwilę, no nie wiem nawet czy można tak powiedzieć. Dobra, możemy już to sprzedać. Będziemy mieli wreszcie na ostatni piąty tier. No i moi drodzy, cóż, to tyle. Zbudowaliśmy wszystkie piąte tiery, jest 70 runda. Będziemy mogli jeszcze 30 rund popatrzeć, jak sobie te piąte tiery radzą. Specjalnie nie będę robił żadnego cięcia, żebyście popatrzyli całe te 30 rund, jak to wygląda, chociaż teraz to tak w sumie ciężko zobaczyć cokolwiek, bo żadne balony nie mogą się wydostać. No,
Nie wiem, czy pamiętacie materiał, który był poświęcony tylko temu piątemu tierowi i do wniosków, jakich tam doszliśmy, ale ogólnie no doszliśmy, że ten piąty tier z laserem jest mega dobry. Jego słabością są szybkie sterowce, takie jak właśnie czarne sterowce, które tu pojawią się, przypominam, dopiero w rundzie 90. Więc jeszcze zanim to, no jestem ciekaw, czy coś chociaż zdąży wyjść gdzieś, nie wiem, za ten zakręt przykładowo. Bardzo, bardzo jestem ciekaw. A czekajcie, bo ten laser chyba nie jest wzmacniany alchemikiem. Można by dostawić jakiegoś alchemika. Oj! Oj, przepraszam, zbierało mi się na kichnięcie. To sobie kichnąłem. Ja często kicham na odcinku. Może odmrozimy tę małpkę tutaj, co? W ramach atrakcji. W ramach atrakcji mogę nawet odmrozić tę małpkę. Nie wiem, czy to teraz jest możliwe, żeby to zrobić. Muszę sobie zobaczyć. O, widzicie? Zaczyna odmarzać. Nigdy tego jeszcze nie robiłem, więc może za to jest jakiś achievement w sumie. Nigdy tego nie... Dobra, dajmy, żebyśmy szybciej strzelali. Dzięki temu szybciej ją sobie odmrozimy. No i super. Odmrożona. I stoi sobie w tym miejscu. Cave Monkey Target First. Nie wiem, czy jest mocna, tak szczerze. Nigdy nie robiłem jakichś testów, a tutaj raczej nie będziemy mieli okazji, żeby to zobaczyć. Także no w sumie to tak jak mówię, bardziej taki easter egg, być może fajne dla pod achievement albo coś w tym stylu. Chyba nie można jej przenosić, nie wiem, czy na przykład jakbym ją sprzedał, czy będę mógł ją postawić. Zobaczmy to. Bo i tak nie będę miał okazji, żeby jej teraz przetestować. No niestety, nie mogę jej postawić, nie mam jej tutaj. A mogłoby tak być, nie? Że można by, że po prostu wyciągnięcie jej spod lodu odblokowuje wam możliwość postawienia jednej takiej małpki, ale gdzie chcecie, nie? A nie, że gra wam mówi gdzie. Fajnie by było też, gdyby miała swoje ulepszenia. Nawet nie mówię, że wszystkie trzy tiery, ale jeden taki tier, w ogóle mogliby taką małpkę wprowadzić, Cave Monkey, nie? Wydaje mi się, że to by było spoko. Może kiedyś wprowadzą, kto wie. Kto wie, chociaż szczerze, czy do tej gry została wprowadzona, no oczywiście, że została, zacząłem się zastanawiać, czy jakaś nowa małpka, przecież najnowsza aktualizacja z Darkling Gunem, Mortar został wprowadzony, bo nie był od początku, reszta wieżyczek chyba wszystkie były od początku, więc w sumie co ciekawe, do tej pory mieliśmy wprowadzone dwie wieżyczki militarne i żadna z nich nie jest nowością, w sensie pamiętam, że jak Bloons Tower Defense... W Bloons Tower Defense 6 ogólnie jest kilka nowych małpek, dokładniej dwie? Chyba dwie. Jest to oczywiście Alchemik i Druid. Pamiętam, że one robiły furorę, jak ta gra wychodziła. Ja również bardzo się nimi jarałem. Ale jeżeli chodzi o nowe małpki, to żadne do szóstki nie zostały wprowadzone. Nowi bohaterowie są wprowadzani, to na pewno. Ale nowe małpki? Takie nowe? Chyba nie. Chociaż z drugiej strony, to wiecie, też można się kłócić, bo niby Darkling Gun nie jest nowy, ale wszystkie te ulepszenia są nowe, więc jakby stary koncept, ale w sumie małpka trochę nowa, tak można by powiedzieć, więc tak naprawdę no nie, no są, no można to myślę bez problemu nazwać. 110 poziom wbiłem, okej, 120 znaczy się. W sumie tak naprawdę no można nazwać to powiedzmy nową małpką. Ojku, uderzyłem w mikrofon, przepraszam was, jeżeli to był jakiś okropny dźwięk, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to wam jakoś na uszy nie siadło. Okej, zobaczmy sobie, no nawet ten test nie ma sensu, zobaczcie, bo wszystko i tak robi. I tak wszystko robi ten piąty tier. Dobra, a jakbym go trochę, dajmy go trochę dalej i zobaczmy, co się teraz stanie. O, na przykład mógłbym go dać, o, w tym miejscu. On teraz robi taką, jako taką asekuracyjną defensywę. Oczywiście Etienne również coś tutaj robi, więc... No do widzenia. Sprzedajmy Etienne'a. Zostawmy samych Darkling Gunów. Ja nie wiem, czy widzieliście, poleciał tam przed chwilą czarny sterowiec, ale został w sekundę unicestwiony przez... Chyba dostał po prostu rakietką od tego... Ciekawe kto jaki... Zobaczcie, ten ma 350 tysięcy przebitych balonów, a ten ma 390 tysięcy. Czyżby ten miał... No ten ma najmniej, bo do tego najmniej dolatuje. On ma też najkrótszy zasięg. Teraz to mu się podbije, tak? Bo ten laser dałem, żeby wyżej bronił, żeby bronił dopiero tu. Żebyśmy coś zobaczyli chociaż, nie? Okej, leci trochę... No, ale zobaczcie, tak naprawdę same te dwa piąte tiery wystarczą tutaj, żeby się bronić. 94. runda. No. No ciekaw jestem jak z fioletowym sterowcem na przykład. Pamiętam, że laser miał problem z fioletowym sterowcem.
Pamiętam, że laser to miał tak całkiem ciężko, ale ciekawi mnie bardzo, że ten ma tak dużo rozbitych balonów. Podejrzewam, że to jest dlatego, że jeżeli ja nie jestem pewien, czy on na rakietkę, no to wygląda tak jakby, zobaczcie, jakby to DDT dostało jedną rakietą i padało na jedną rakietę. Na jedną rakietkę. I wydaje mi się, że on na tym wbija sobie tyle przebitych balonów. Bo jeżeli on niszczy jeden sterowiec na jedną rakietę, to jakby dostaje no tyle przebitych balonów, ile jest w tym sterowcu, tak? A wiadomo, że sterowiec rozbija się na ceramiki, tam są rainbowy, ceramiki mają swoje warstwy, więc pewnie dlatego ma aż tyle rozbitych balonów. Tak podejrzewam, może się mylę, ale wydaje mi się, że inaczej jakby nie ma innego wytłumaczenia. No bo ten, przypominam, że ten piąty tier nie jest dobry na grupy balonów, więc raczej tego nie wbił na grupach balonów, tylko po prostu na sterowcach, tak? Tylko po prostu na stero... O, zobaczcie, tutaj już mi coś przeszło. Ceramiki, opancerzone ceramiki. Ale no oczywiście przez laser akurat się nie przebiją. Fajnie. Naprawdę podoba mi się ten podział na Darklinganie, że faktycznie widać... O, zobaczcie, jak szybko leci. Dużo szybciej niż na laserze. Pamiętam, laser miał z tym ogólnie problem. No ale nie ma co się dziwić, bo oczywiście... tak jak mówię, laser jest ulepszeniem pod grupy balonów. Dostaliśmy insta małpkę 002, super małpkę, na pewno mi się przyda. 100 rund przeszliśmy, moi drodzy. Wszystkie piąte tiery zbudowane, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Chciałem wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Oklepane życzenia. No ale cóż, ciężko o to, żebym każdemu z was indywidualne życzenia składał, tak? Także cóż, ja wam jeszcze raz życzę szczęśliwego nowego roku, miłego dnia, miłego wieczora, nie wiem kiedy to oglądacie. Trzymajcie się ciepło, dajcie znać, jeżeli chcecie się dzielić swoimi postanowieniami noworocznymi, możecie je napisać w komentarzu. Możecie też napisać, co ogólnie sądzicie o postanowieniach noworocznych. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w 2021 roku. Śmiesznie to brzmi, jak się tak to mówi. Cześć!